Tomasz Kościelniak, miłośnik wędkarstwa rzutowego, uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Śremie. W lipcu 2015 roku reprezentował Polskę w Mistrzostwach Świata Juniorów w Słowenii. Został wicemistrzem świata w konkurencjach indywidualnych. Spinning sprawnościowy 7,5 g Arenberg, spinning cel 7,5 g, odległość spinningowa 7,5 g. Wraz z innymi reprezentantami Polski drużynowo zdobył w Słowenii złoty medal. Dziuba, uczeń drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Śremie. Trenuje w klubie sportowym Rapid. Jest członkiem kadry narodowej juniorów. W 2015 roku odniósł wiele zwycięstw i wielokrotnie stawał na podium w zawodach rangi ogólnopolskiej, europejskiej i światowej. Największym sukcesem Filipa jest trzecie miejsce w Pucharze Świata w Innsbrucku. Sylwia Śliczna, członkini klubu Sandoł Śrem. Wielokrotnie reprezentowała Polskę podczas Mistrzostw Świata i Europy w kulturystyce i fitness. W 2015 roku w Mistrzostwach Polski Juniorów i Weteranów we Wrocławiu zdobyła złoty medal w kategorii fitness sylwetkowe. W Kielcach medal brązowy oraz brązowy medal w Pucharze Polski we wszech kategorii. Na swoim koncie ma również 6. miejsce podczas Mistrzostw Europy i 7. miejsce na Olimpii w Pradze. Wojciech Czeterbok, miłośnik kolarstwa MTB, członek amatorskiej drużyny sportowej Green Bike MTB Team. W 2015 roku aż 17 razy stał na podium podczas zawodów rowerowych na obszarze całej Polski. Wśród wielu zwycięstw jest również pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Kaczmarek Electric MTB, który obejmował 7 maratonów na ziemi lubuskiej i leszczyńskiej.
Marcin Rozmiarek, uczeń pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Śremie. W 2015 roku zdobył 10 miejsce w kraju w 41. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej. Jest laureatem Ogólnopolskiej 5. Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym. Jego publikacja ukazała się w czasopiśmie Polskiego Towarzystwa Historycznego. Otrzymuje stypendium Ministra Edukacji Narodowej.